Siema, tu Majki. Witam Was. Farming Simulator 22 na polskiej serii. W zeszłym odcineczku, w poprzednim odcinku smuciliśmy sobie słonecznik, zaliśmy na olejarnię i będziemy mieć z tego olej, pieniążki. W zeszłym odcinku też sprzedaliśmy pomidory, jajka i miód. I przed chwilką sprzedałem mleko, mam 95 tysięcy. Więc za te pieniążki kupimy sobie ziemię. Kurde. Maszyn podpalanych. Nie wiem, kto podpalał to wszystko. Ale dobra, kupujemy ziemię. To. Dobra, kupimy sobie toni, pole. Kaska jest, czemu nie szaleć, ni? O, za 38 tysięcy. Jeszcze nam trochę kasy zostało, nie? No to co, lecimy sobie dalej. W tym odcineczku zajmiemy się rozrzucaniem wapienka. Jak widzicie, przygotowałem sobie zetora do roboty. 7745, ajajaj, muszę te drzwi zamknąć. Chyba to, co wyciągnąłem z szopy, to wystarczy. Widzicie, jeszcze mamy lipiec. Czasu nie przewijałem, bo jeszcze żniw wszędzie nie zrobiłem. O Jezu, niu, niu, niu. Dobra. Co jest? Nie łapię. Czekaj. Będzie mało. Będzie pewnie mało. Bo to na jakie pole, wiecie, wyrzucić to... Fibaga kupuje, nie? Wapienką. Trzeba rzucimy i zobaczymy, nie? Na razie no pole zmuciłem i wymaga wapna. Po zmuceniu resztę pól zobaczymy, co następne pola będą wymagały, nie? Dobra. Zobaczymy. Czy opłaca się siać słonecznik? Bo z tamtego pola mało co dało tego słonecznika. I olej dostaniemy. Za to, że zrobiliśmy słonecznik na olejarni, zobaczymy, ile za ten olej zarobimy, nie? Dobra, jeszcze jedno. Jak widzicie, ZTS-ik stoi z pługiem przygotowany. Nawet nie mogę żadnej innej pracy zacząć, bo nie mam sprzętu do robienia, nie? Innego. Trzy ciągniki zajęte. No sypcie szybciej. Pewnie mało co się zasypało, jak znam życie. Ale zaraz zobaczymy, czy to starczy, czy to nie starczy. Dobra. Kombajn wymieniliśmy, ciągnik wymieniliśmy. Teraz trzeba jeszcze sobie może jakąś maszynę inną wymienić. Dobra. Beczka od mleka też jest mała, by się trochę większa przydała. A też mam dużo obornika i gnojówki. Trzeba to też gdzieś będzie na pole wyrzucić, nie? Bo się tego nazbierało, a się nazbierał. Dobra, jak widzicie, ruski sprzęt. O, przyczepa stoi nieściągnięta. Aj tam, takie właśnie gospodarka. Robotarz się pali w rękach. Przyczepę też kupiłem dużą i nawet jest problem ją czymś zasypać. Dobra. Włącz B. Jedziemy z wapienkiem. O Jezu. Żeby się nie okazało, że nie będziemy myśleli wapna dokupić, nie? Bo czuję, że będzie coś mało tego wapna, nie?
No jedź prosto. Najgorzej się rozsiewa, jak jest pole krzywe. Dobra, najpierw sobie pojedziemy w tą stronę. Idzicie. I omijaki robię, nie? Ja pierdzielę. Dobra, wyłączymy. Żebyśmy się nie stresowali, że nam zabraknie. Jeszcze po własnym zbożu jeździmy. No zajebiście. Jak mam na razie L4. Kaszaczka mi cinali z pleców i nagrywam dla was. Widzowie moi. Co mi to szkodzi ponagrywać odcineczki, nie? Wakacje. To jest spędziłem zacnie nad morzem. W Bytomiu. Zacne wakacje. A jak wiesz. Dobra, jedziemy. Z kosikiem. Kurde, mać. To starczyło wapna. Na lecie bez dwa worki starczyły, nie? No dobra, wrzuciliśmy trzy. Co mi tam szkodzi, gościu? Co mi tam szkodzi? Dobra. I wymaga zaorania. Wiadomo, po słonecznikach, po kukurydze trzeba pole orać. Tylko nie pamiętam. Bo tu wiem, że na polu... Wiem, że tu na polu rysowałem beton, nie? I nie wiem, czy teraz tego betonu nie podoram, nie? Opuść puk. Chwila prawdy. Dobra, elegancko, elegancko, jedziemy. Trzeba będzie to wszystko poprawić, nie? Jednak nie, jednak jest dobrze. Pracownika się boję puścić. Bo ten chuj zaraz mi, powiedzmy, wjedzie w trawę, nie? I mi trawę przeora. Bo ci pracownicy to naprawdę są nierefundowani. Dobra. No i co? No i opuszczamy, nie? O Jezu. Trawa, trawa, trawa. Jeszcze nie opuszczamy. Dobra, lecimy. Tak jak w Mokrzynie też jest ZTS-ik. A jakiś większy ciągnik musi być, nie wiadomo. Do reczki czy do teraz nowego tego całego siewniczka. Nie można cały czas robić takimi małymi ciągnikami, nie? No wiadomo. O Jezu, Jezu, Jezu. Masakra, co tu się dzieje? Dobra. Opuścimy i... ogień. Zaraz może puszczę pracownika i zobaczę, gdzie się radził. A ja w tym czasie może jakieś żniwa zrobię. Nie będziemy cały czas robili orki, no ludzie z Polski, no orać cały czas to jest chore, nie? Przyczepę sobie postawimy jakimś mniejszym ciągnikiem. No chyba tak dobrze nie będzie sypał, nie? Soma zeszła, sianko zeszło, bo się temę robiło przez zimę, poza odcineczkami. Wiecie jak to jest, dobra. Gościu, jedziemy, jedziemy. A to się już mamy ZTS-ika tego wolnego Rerusa, nawet on może przyczepy ciągać, nie? Kurde, blade. Tu wszędzie jest tak ciasno.
Daj ta spokój, tak ciasno. Dobra. Dobra, zaraz pracownika zatrudnię. I oby czegoś nie odjebał. Tego zapuszczę chyba w tą stronę. Zobaczymy, jak będzie radził. Nie, to trzeba w inną stronę go puścić. No i tyle, nie? No i... Jedziesz? Dobra. Jedziesz, kościu, jedziesz! Z koksem. A ja wsiadam w mój najnowszy, niedawno kupiony kombajnik. Jest to Forschmai. Tak jak... O, nic nie widzę. Jak w tym mokrzynie i muce zboże. Kurwa, nic nie widzę. Ten kombajn ma małą czytelną kabinę, nie? Dobra. Znaczy, co on robi? Co on robi? No wiem, że wy bardziej żniwa lubicie, nie? Dobra, jakoś mu to idzie, dobra. Dobra, jedziemy. Dobra, i na sumę. Sumę trzeba będzie też trochę zbierać. Sumę albo sprzedamy, albo pójdzie dla zwierząt, nie? Wiadomo, wiadomik z niej. Dobra. O Boże, tu coś stoi, Jezu. Tu ktoś coś postawił i będzie trzeba odsunąć, nie? Zaczep. Zaraz mu to wigna pognę. Wiesz? O Jezu, ale to ciężkie. Co ty kurwa gościu robisz? Dobra. Jakoś to ci idzie. Dobra, delikatnie. Aż jest trawa do... Zcięcia, przetrzęsnięcia i zgrabienia, nie? Kukurydza, ale nie wiem, chyba na sprzedaż pójdzie, bo na razie jeszcze kiszonki to mam, nie? Ale fajny klimacik za oborą, za szopą, tutaj na siewniczek widać. Właśnie w farmingu mnie boli, że trochę większych nie ma takich siewników jak poznanik, tylko trochę szerszych, nie? Są same takie kurwa 3 coś metra, nie? Taki by się z 5-metrowy przydał jak poznanik coś. Coś tego względu. Ale też no, jeszcze planujemy ciągnik jakiś kupić po następnych żniwach. Kurde, nie, samusterka, dobra. Myślę sobie Fenda kupić wario. Dobra, lusterka są, ale kurde, hugowo w nich widać, nie? I nie jak daleko cofać, bo hugowo w nich widać, nie? Dobra. Niestety. Nic się nie poradzi. Chyba nie puściłem headera. Amatorka, a za czym co nasz pracownik robi, nie? No ładnie sobie wam powiem. 35% mamy już. Nie jest tak źle, gościu. Dobra, i całym headerem, całym. Poezja. W środeczku jedziemy. Muszę się nauczyć bardziej w środku jeździć niż na zewnątrz. Muszę zobaczyć, co ten kurwa debil robi, pracownik. Bo ja go w ogóle nie widzę. A, dobra, jeździ. Jeździ, dobra, 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 lajcik. Wolę żniwa zrobić niż oreczkę, nie? Chociaż ten ZS-ik też jest ładny. Nie jest tak źle.
ja zaraz puszczam pracownika. Dobra, i co? Zostawiamy obciążnik. Jedziemy po przyczepę, nie? A, dobra, tura niżej. Pociągnie tą przyczepę. A, P. Co trąbisz? Co trąbisz? Ale ładnie idzie, ładnie śmiga. Po tych żniwach mam nadzieję, że się dorobi innego ciągnika, nie? Jakiegoś może fędzika? 930 wario, dobra. Na razie spiliśmy ten ciągnik, ale ładny ten ZTS-ik. Ładny, dobra. Jeszcze niech se muci pracownik, a ja se jeszcze sobie ten... Po prostu orki zrobię trochę, nie? Dobra, to sobie postawię gdzieś na poprzeczniaczku. Kurwa, ciężko ma nawet z pustą jechać. Jak? Dobra, co teraz pojedziemy trochę ZTS-em. Stój, klempo. Dobra, teraz jakieś trzeba zdjęcie cyknąć. Dobra, Alt F1. Na tle kombajnu, jak? Dobra. Trzeba też szorki porobić, no czy nie można cały czas żniwować, nie? No ludzie z Polski. O. Pracownik D. Pracownik dupa ma pełen zbiornik. A jak? Dobra. Na razie wsypiemy do bina, a zobaczymy później jaka będzie cena, nie? Tego zboża. Na razie aż mi się ze zbożem nie pali. Kaska na razie jest jakaś tam na koncie. Opryski są, nawozy są, paliwo jest, więc aż tak nie potrzebuję tego, wiecie, całego, wiecie, kasy wydawać. Trochę zarobiliśmy na pomidorach, nie? Chociaż może teraz się na truskawki przerzucimy. Może zmienimy w szklarni, wiecie, zapotrzebowanie. A te dwie szklarnie trochę tam ratują pod wpływem kasy, nie? Żeby nie te dwie szklarnie, to słabo bym widział, wam powiem. X jajek to tam kasy nie ma za dużo, nie? Wiadomix, nie? Wiecie jak to jest, nie? Ale to mruczy, nie? Jak to mruczy, ludzie. Trochę żniwa, trochę wapienko. Jakaś tam praca zawsze łączona jest, nie? Będę musiał do frajera zaraz podjechać, bo widzę, skończył mucić. Dobra. Leć pracowniku. Wszak chujową rurą ustał, nie? O ja, dziękuję. Dobra. Jedziemy. Dobra. I? Nie. Znaczy nie chce się sypać, czaisz? Co jest? Nie sypie się do diabła. Dobra, sypie się. Ła! Jęczmień! Poezja, poezja! I widzicie, kilka prac musimy na raz robić. Oj! To schowaj tą rurę. No i co? I teraz dalej sejdź pracowniku, tak jak mu gdzieś to móc.
Elegancka sytuacja, elegancka kawa. Dobra, powybieram sobie fotkini. A ty co? A, dobra. Po prostu możesz przyczepę ominąć się. Ja pierdolę. Ci pracownicy też czasami rozbawiają. Ale pracownicy, pracownicy, dobra. I do tyłu cofamy i ogień, ogień. Siąść i nagrać odcineczek normalnie po takim czasie długim nagrywania ludzie z Polski to jest poezja, poezja. Pewnie on, ja szybciej, pani komend skończy szybciej mucić niż ja skończę orać poleni. I tak, jest dużo, widzę poprawek, bo jest dużo mijaków robionych. Zawsze też nie wiem, w którą stronę się ten puk obraca tak prawidłnie. Ale jakoś to idzie, oreczka, jakoś idzie orka, idzie, wisz, a jak zero amatorki, tylko profesjonalizm, profesjonalnym farmerem być. A kobań se muci dalej, ja se oram. Trzeba pewnie płodozmian zmienić na polu. Gdzie pewnie trzeba jakieś płodozmianie już myśleć, znowuż. Tylko jeszcze nie wiem co, gdzie, jak. Jeszcze nie wiem gdzie, co, jak. Bin stoi do zboża. Na poprzedniej mapie mieliśmy mały bin jakiś tam. To nie dawał rady. Ten jest ciut większy, ale też nie ma tam rewelacji, ale zawsze pomieści to zboże, nie? Będzie większy ciągnik, już pewnie jakiś gruber wpadnie, nie? Bo orać to tak nie lubię farmingu, wam powiem, nie? To jest taka praca żmudna, oranie, farmingu. Tylko żebym zaraz słomę nie przeorał. Ale chyba słomę z jednego pola gdzie tylko zbierali. Albo kupimy przyczepę samozbierającą i dla krówek pozbieramy se, porobimy w bela z przyczepy zbierającej, będziemy wywozili na elektrociepłownię, będziemy zostawali za to pieniądze. Też można tak robić i się pomyśli, za czym ile przyczepa samozbierająca kosztuje. Zobaczymy jak to wyjdzie.
Zobaczymy, jeszcze ziemniaczki mamy też, na sprzedaż pójdą. A zobaczymy, czy zboże pójdzie na skup, czy pójdzie na... cukrownię. Czy zboże pójdzie na młyn i będziemy jako mąkę sprzedawali. Ale też możemy tak, sprzedać sobie powiedzmy na młyn. Z młyna możemy mąkę wziąć sobie i zawieźć sobie na, do... i zawieźć sobie do piekarni. No i później z piekarni możemy odebrać chleb i sprzedawać sobie na supermarkecie. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Tylko muszę trochę więcej jajek uzbierać, żeby nie zawieźć na piekarnię, nie? No zobaczymy, co trzeba do pieczenia chleba, nie? I zaraz koniec oreczki, poezja. Widzicie, jak to jest? Dobra. Na razie ten punkt tu zostawię, bo może jeszcze coś będzie do orania w najbliższym czasie. Tutaj nie możemy stać, bo tu się paletki rodzą. Tutaj też będzie coś przeszkadzało. Dobra. Jezu, szklarnie. Poza odcinkiem posprzątam. Aha, jeszcze jest do zmucenia. Nie skończył do końca koleś. Kurde, naprawdę z tym pracownikami. A, bo to jest... O, no trochę wam powiem. Na razie wsypię w bin, a później zobaczymy, co z tym zbożem zrobimy. A dobra, musimy zobaczyć. Mąka, ciasto, chleb. Tylko potrzeba. Mąka i mamy już. Powiedzmy. Chleb. A jak? Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba tu co? Borszcz chyba zmucił. A, jeszcze długi pasek zostawił. No jak? A to chyba zbierzemy na dwa razy, co? Normalnie nic nie widzę w tym kombajnie. Zbiornik mi zasłania. Była kamera cofania też inaczej, nie? Dobra. Stary kombajn, nie wymagajmy cudów, ni. Poprzednie to miałem Bisona. Bo nie miałem Forszmita, tylko miałem tego Żmaja, o. A, jeszcze tam trzeba będzie dojechać i jeszcze tam ten pasek zebrać. To też pracownik umijaki robi, jak Hugo. V i B. No i B, no. Co jest? No B. A, ja klikam B, żeby kombajn włączyć, a kombajn się zapełnił i jest pełen. Dobra, podjedziemy, opróżnimy i... zobaczymy, ile to nam da, nie? A tutaj też są mijaki. O Boże, kurwa, wszędzie mijaki z pracownikami, dobra. Podokończamy. Gdzieś rurę wystawił Hugo. A, jest, dobra. No, trochę nam sypało tego zboża, dobra.
A, Z-Torex widzę dobrze radzi z tą przyczepą. Nie musi być ten ZTS takiej przyczepy dłużej. Wiadomo, że w dalszą trasę to pewnie ZTS, nie? Na skupyni. Ale ten se radzi. Czort, duży, dobra. Lecimy. Tu ręcznie, tam ręcznie. Tam pracownikiem pojedziemy, wtedy wysypiemy przyczepę sobie do bina z kombajnu, wtedy wsypiemy też do bina. Kurwa, masakra, masakra. Wam powiem, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Dobra, ha. Jedź, jedź i mnie denerwuj. Gdzieś musimy zawrócić. Kurde, tu pole jest niedosiane. Właśnie widzę, jak pracownicy sieją, nie? Złaście sarenki. A jak? I cyk. Po sąsiadowym polu, albo moim. Ty. Na tym polu nic nie zasiądzie. To nie jest moje. Dobra, myślałem. Ale podkupię sąsiadów, będzie moje. Myślałem, że to są moje pole, które nie obsiałem i już się przestraszyłem. Jać! Ale ciemna kamera, nie wierzę. Dobra. Świateweczko, cyk. Coś tam dał. Mało profesjonalny jestem, to żadnych green skinów nie mam. Dobra. Lecimy. Wiesz, a jak? Ciężko ma. Teraz bym podłożył dźwięk na TikToka lokomotywa. Ale kopci. Diesel musi kopcić. Kurwa, no co jest? Aj, rura, rura, rura. Rura musi jebać. I... No i co? No i... Na chugo ci te światła. Tam już jest pod płotem zostawione. Uj, jaki zwinny kombajn. Drifting! 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 Dobra. To zaraz mucimy to do końca, wysypiemy kombajn, będę się z wami żegnał, nie? A po nie pomyślę, co z tym zbożem. Jeszcze trawę, sianokosy, no trochę pracy będzie, kultywatorowanie, zasiewy, opryski, może obornik rozrzucić na jakimś polu obok gnojówkę. A i gałęzie do kabiny wpadły. I sąsiadowi w pole, cyk! Sąsiad to złodziej, trzeba mu obłócić, dobra. Cicho. Nie zostawiłem rury. Kurde, jakie głupie te skręty w tym farmingu. Dobra. I... Ajajaj, zatrzymał się, dobra. No dobra, usypiemy kombajn. Jak się da?
Ale chodzi ten forszmaj dziko. Naprawdę. Myślę, że te lepsze dźwięki tych kombajnów będą tak chodzić jak jakiś kurwa traktor, nie? I. Nie. I. Wysypuje się. Dobra, trzymajcie się sobie, komentujcie, nara.